W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, co obiecali nam kandydaci w wyborach prezydenckich i dlaczego niespecjalnie to kogokolwiek interesuje i pewnie nie będzie miało dużego znaczenia dla wyniku wyborczego. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klub Tygodnik, czyli cotygodniowy wideokomentarz z Klubu Jagiellońskiego. Na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy bieżące wydarzenia. Ja mówię o sprawach krajowych, Andrzej opowiada o sprawach międzynarodowych. Jeżeli interesują Was bieżące wydarzenia i ich szerszy kontekst, dołączcie do grona subskrybentów naszego kanału. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Zachęcam do oglądania wszystkich naszych materiałów. Dzisiaj będziemy rozmawiali oczywiście o wyborach prezydenckich, a konkretnie przyjrzymy się obietnicom, które złożyli nam wszystkim kandydaci. 8 miesięcy temu przygotowywaliśmy taki film odnoszący się do kampanii parlamentarnej. Wówczas przyjrzeliśmy się obietnicom partii. Dzisiaj w oczywisty sposób bohaterami naszego filmu będą kandydaci w wyborach prezydenckich. U każdego z kandydatów staraliśmy się znaleźć jeden dobry pomysł i jeden zły pomysł. Mam nadzieję, że ta krótka pigułka zachęci Was do tego, żeby przyjrzeć się programom nieco głębiej. Na portalu klubjagielloński.pl znajdziecie bardziej szczegółowe omówienia programów każdego z kandydatów. To, co możecie zobaczyć w tym filmie, to takie propozycje na zachętę. Będziemy lecieli alfabetycznie, zaczniemy więc od Roberta Biedronia. Co możemy powiedzieć o programie wyborczym kandydata lewicy? Przede wszystkim to, że jest lakoniczny, mało konkretny i bardzo krótki. Niewiele mamy w programie wyborczym Roberta Biedronia konkretu, niewiele mamy konkretów też w jego planie na wyjście z pandemii, nie mówiąc już o tym, że wiele ze składanych przez niego obietnic niewiele ma wspólnego z kompetencjami prezydenta. Nie było łatwo więc znaleźć nam punkty zaczepienia, no ale skoro taką mamy formułę, poszukaliśmy jakichś konkretnych propozycji, do których warto się odnieść. Hitem programu Roberta Biedronia można uznać obietnicę budowy mieszkań na wynajem. Być może pamiętacie, że w Polsce mieliśmy sporo takich programów mieszkaniowych, które zakładały wsparcie państwa w dochodzeniu do własności, budowaniu mieszkań, budowaniu zdolności kredytowej Polaków do tego, żeby mogli we własnych mieszkaniach, choć głównie branych na kredyt, zamieszkać. Od jakiegoś czasu na lewicy toczy się dyskusja na temat tego, że dużo lepszym pomysłem jest budowanie mieszkań na wynajem. Niedawno Joanna Erbel, znana działaczka miejska i ekspertka od polityki mieszkaniowej, wydała ciekawą i inspirującą książkę Poza własnością, gdzie właśnie przekonuje, że wynajem to lepsze rozwiązanie z perspektywy polityki publicznej niż budowanie mieszkań. Dobrze, że chociaż w tym wymiarze Robert Biedroń skorzystał z pomysłów ekspertów i osób, które znają się na mieszkalnictwie, choć nie ulega wątpliwości, że poziom szczegółowości również tej obietnicy pozostawia wiele do życzenia. A co możemy uznać za kit? Ja powiem szczerze, że bardzo zdziwił mnie postulat Roberta Biedronia dotyczący klimatu. Być może pamiętacie, że jeszcze niedawno Robert Biedroń był tym pionierem radykalnych obietnic, jeśli chodzi o odchodzenie od węgla. Deklarował takie terminy wychodzenia z energetyki opartej o węgiel, gdzie w reakcji na te pomysły eksperci łapali się za głowę. Widać, że Robert Biedroń wyciągnął z tego lekcję i dzisiaj w zakresie klimatu obiecuje nam ni mniej, ni więcej, ale to, że w 2021 roku zorganizuje szczyt klimatyczny w Warszawie. No cóż, nie wiemy, co Robert Biedroń będzie chciał tam powiedzieć, bo konkretnych obietnic i zapowiedzi tam nie ma, ale wpadł na taki pomysł, że przez organizację takiego szczytu Polska stanie się europejskim liderem, jeśli chodzi o ekologię. Jeszcze niedawno eksperci Roberta Biedronia mówili o tym, że należy opodatkować loty samolotem i w ogóle walczyć z transportem samolotowym jako niezwykle szkodliwym dla środowiska. Dzisiaj sprowadzenie samolotami europejskiej elity do Warszawy to jedyny pomysł, jaki przedstawił Robert Biedroń w tym niezwykle ważnym, jakby się wydawało, dla lewicy obszarze. Przejdźmy do kolejnego z kandydatów. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji. Program Bosaka jest dość specyficzny, bo sprowadza się do tez konstytucyjnych, a więc propozycji, w jakim kierunku polski ustrój chciałby zmienić potencjalny prezydent Krzysztof Bosak. Trzeba przyznać, że chociaż nie jest to typowy dokument zawierający wyborcze obietnice, to znajdziemy tam całkiem sporo ciekawych
i wartych dyskusji propozycji. Jako hit tego programu wybrałem propozycję wprowadzenia ustaw organicznych. O co chodzi? W polskim porządku prawnym nie mamy dzisiaj takiego rozwiązania, ale jest ono praktykowane w różnych państwach, na przykład we Francji. Chodzi o to, żeby pomiędzy zwykłą ustawą, którą można zmienić zwykłą większością w parlamencie, a konstytucją, którą zmienia się zwykle jakąś potężną większością, w polskim przypadku większością 2/3, był jeszcze taki dodatkowy pułap. Mianowicie, by były specjalne, szczególnie istotne ustawy, na których stabilności nam zależy, które dotyczą ważnych spraw ustrojowych czy ważnych kwestii dotyczących praw obywatelskich, które nie mogą być zmieniane co wybory, które wymagają zbudowania pewnej większej niż standardowa większości dla ich poparcia, żeby doprowadzić do takiej zmiany. Można powiedzieć, że ostatnie lata związane ze zmianami dotyczącymi na przykład sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego pokazały, że w wielu obszarach mamy do czynienia z bardzo ważnymi regulacjami, których zmiana zwykłą większością budzi bardzo duże kontrowersje i ogromne emocje. Gdyby na przykład regulacje dotyczące funkcjonowania takich organów jak Trybunał Konstytucyjny miały charakter ustaw organicznych, moglibyśmy spodziewać się tego, że atmosfera, w jakiej zmieniamy tak ważne prawo, byłaby dużo lepsza. Moim zdaniem zdecydowanie warty rozważenia postulat. A jeśli chodzi o kit programu Krzysztofa Bosaka, jestem sceptyczny wobec postulatu wprowadzenia pełnej majątkowej odpowiedzialności urzędników za ich decyzje. Oczywiście w Polsce urzędnicy mają kiepską opinię i zasadniczo są szeroko krytykowani, więc ten postulat może się wydawać bardzo atrakcyjny i sprawiedliwy. Problem w tym, że polscy urzędnicy są krytykowani również ze względu na to, że po prostu polskie państwo nie jest zbyt sprawne i zbyt skuteczne. Między innymi dlatego, że słabe osoby w administracji publicznej pracują, a coraz większy problem mają urzędy z pozyskaniem wartościowych kadr ze względu chociażby na płace w urzędach, czy po prostu bardziej atrakcyjne możliwości zatrudnienia w innych miejscach. Gdybyśmy do tych różnych warunków, które sprawiają, że praca urzędników nie jest najbardziej atrakcyjnym wyzwaniem zawodowym, dorzucili jeszcze tak daleko idącą odpowiedzialność za decyzję, myślę, że w urzędach i instytucjach publicznych pracowaliby jeszcze gorzej przygotowani ludzie, a w efekcie mielibyśmy poczucie, że nasze państwo jest jeszcze mniej sprawne, jeszcze mniej skuteczne i jeszcze mniej sprawiedliwe. Czas na urzędującego prezydenta, czyli Andrzeja Dudę. Gdybym miał podsumować jego program jednym hasłem, to powiedziałbym, że jest to hasło, żeby było tak jak było. Nie ma zbyt wielu nowych pomysłów, nie ma zbyt wielu nowych obszarów, nie ma zbyt wiele nowych, daleko idących obietnic. Prawdę mówiąc, Andrzej Duda koncentruje się głównie na tym, że będzie kontynuował swoje dotychczasowe działania i przede wszystkim jest jedynym gwarantem, że różne zdobycze rządów dobrej zmiany nie zostaną cofnięte. Można się tego spodziewać, trudna jest kampania kandydata, który ubiega się o reelekcję. Ma również świadomość tego, że składanie nieodpowiedzialnych obietnic może się dla polityka źle skończyć. Ale jak w każdym przypadku, również tutaj poszukaliśmy jednego hitu i jednego kitu. Co będzie hitem? Moją uwagę w największym stopniu, jeśli chodzi o pozytywną stronę tego programu, przykuła obietnice dotyczące walki z suszą. Trzeba powiedzieć, że tutaj Andrzej Duda postanowił odrobić lekcję i przedstawić daleko idące propozycje. Mamy właściwie trzy obszary tych obietnic. Po pierwsze, wsparcie miast w polityce klimatycznej dotyczącej również gospodarowania wodą. Po drugie, krajowy program retencyjny związany z budową dużych zbiorników retencyjnych. I po trzecie wreszcie sprawa, o której mogliście słyszeć w mediach, czyli słynny program Moja Woda, a więc tak zwane dopłaty do oczek wodnych. Chyba to sformułowanie oczka wodne okazało się dla Andrzeja Dudy niezbyt szczęśliwe, bo momentalnie, kiedy te obietnice złożył, w mediach wybuchł rechot, na waszych mediach społecznościowych też mogliście pewnie zobaczyć sporo bardzo krytycznych głosów dotyczących tych obietnic. Ale ja powiem szczerze, że nie znam się zupełnie na retencji, więc postanowiłem poszukać opinii ekspertów na ten temat i znalazłem wywiad z doktorem Sebastianem Szklarkiem w Radiu Tok FM, gdzie został zapytany również w takiej nieco żartobliwej atmosferze, co sądzi na temat programu i teraz posłuchajcie. No to mam ochotę zapytać o tak zwane oczka wodne, które stały się za sprawą kampanii prezydenckiej dość modnym tematem. Czy one coś zmieniają w całym tym krajobrazie i w problemie, że tak powiem, retencji wody?
Znaczy tak, słuchałem się w tą wypowiedź właśnie ostatnią i słuchając całej wypowiedzi jak najbardziej te założenia są dobre, bo to jest zgodne z tym, co powiedziałem, czyli że trzeba zatrzymać deszcz jak najbliżej miejsca, któremu spadnie na ziemię i taka rozproszona retencja, jeżeli to będą oczka, które zapewnią wsiąkanie wody do gruntu albo oczka, z których będziemy korzystać, żeby nawadniać nasze otoczenie, jakieś tam tereny zielone czy mniejsze uprawy, to jest jak najbardziej dobry kierunek. I takich działań powinno być jak najwięcej. Trzeba przyznać, że brzmi to zupełnie inaczej niż medialne, polityczne oceny tego postulatu. Wygląda na to, że za tym niezbyt szczęśliwym hasłem kryje się całkiem sensowne rozwiązanie, a zdaje się, że pan doktor Szklarek to osoba, która zna się na tym, o czym mówi i chyba nie mamy żadnych powodów, żeby zakładać, że jest jakimś ukrytym sympatykiem Andrzeja Dudy, jest ekologiem, hydrologiem z Polskiej Akademii Nauk, prowadzi bloga poświęconego właśnie tematyce gospodarowania wodą i chyba po prostu ocenił ten program tak, jak okiem eksperta należałoby niezależnie na taką propozycję spojrzeć. Mnie, prawdę mówiąc, przekonał i przekonuje mnie też do tego, że nie warto w ocenie kampanijnych postulatów ograniczać się do pierwszej emocji i reakcji na hasło, które usłyszeliśmy, ale warto poszukać czasem nieco głębiej i zapoznać się ze stanowiskiem osób, które się na konkretnym problemie znają. I dlatego też kit, który wybraliśmy u Andrzeja Dudy, będzie trochę związany z naszym eksperckim doświadczeniem dotyczącym patriotyzmu gospodarczego. Andrzej Duda deklaruje, że będzie promował polskie produkty, że będzie wspierał to, żeby Polacy byli patriotycznymi konsumentami. Wreszcie zadeklarował, że pod koniec jego kadencji na każdym paragonie znajdzie się informacja na temat tego, ile pieniędzy wydaliśmy na polskie produkty. Jak wiecie, patriotyzmem gospodarczym w Klubie Jagiellońskim zajmujemy się od dawna. Niedawno na ten temat nakręciliśmy specjalny odcinek Klubu Tygodnika, do którego Was dzisiaj chętnie odsyłam. Nie da się ukryć, że wiele wskazuje na to, że realizacja tej obietnicy Andrzeja Dudy byłaby niestety kontynuacją niezbyt mądrej formy promowania patriotyzmu gospodarczego, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, czyli mówieniem, że polskimi produktami są takie produkty, co do których polskości możemy mieć bardzo poważne zastrzeżenia, bo na przykład zostały wyprodukowane przez zagraniczną firmę. Co więcej, Andrzej Duda nie mówi o tym, jak poradzić sobie z regulacjami europejskimi w tym zakresie, a przecież od lat 80. mamy w Unii Europejskiej orzecznictwo związane z tym, że takie jednoznaczne zachęcanie do kupowania krajowych produktów jest niezgodne z wartościami europejskimi. W jaki sposób informacja na paragonach miałaby być bardziej skuteczna i mniej podejrzana dla eurokratów niż ta kampania związana z kupowaniem irlandzkich produktów w sprawie Buy Irish? Tego niestety Andrzej Duda w swoim programie nie wyjaśnił. Teraz kandydat bezpartyjny, a więc Szymon Hołownia. Program Szymona Hołowni wyróżnia się spośród pozostałych obietnic kandydatów, można powiedzieć zdecydowanie in plus, ponieważ Szymon Hołownia prawdopodobnie jako jedyny napisał taki program, na którego realizację ma jakikolwiek potencjał. To znaczy zdaje sobie sprawę z tego, co prezydent w Polsce może i tak skroił swoje obietnice, żeby leżały one w faktycznych kompetencjach głowy państwa. Z tym też związany będzie hit programu Szymona Hołowni, a więc jego propozycja, w jaki sposób zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Szymon Hołownia proponuje, że we współpracy z Senatem zorganizuje referendum, w którym zapyta Polaków, czy zgadzają się na to, żeby podnieść w Polsce składkę zdrowotną. Hołownia po pierwsze wykorzystuje konkretne narzędzie, które jest w dyspozycji prezydenta, bo to właśnie prezydent we współpracy z Senatem ma prawo inicjatywy referendalnej, biorąc pod uwagę, że Senat jest dzisiaj w rękach opozycji, można zakładać, że byłby w stanie Izbę Wyższą polskiego parlamentu przekonać do swojego pomysłu. Ale co ważniejsze, Hołownia też pokazuje, że nie można w sposób bezrefleksyjny obiecywać zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia, bo skądś te pieniądze muszą się wziąć. Dlatego proponuje bardzo uczciwy i mało populistyczny jak na polskie warunki deal polskim obywatelom. Jeżeli chcemy, żeby polska służba zdrowia była lepsza i żeby było więcej pieniędzy w tym systemie, musimy zacząć te pieniądze pozyskiwać do budżetu. Musimy się samoopodatkować na rzecz lepszej służby zdrowia. Mnie taka odpowiedzialna propozycja zdecydowanie przekonała. Natomiast jeśli chodzi o kit programu
Szymona Hołowni, to można powiedzieć, jest dość konkretne rozczarowanie, mianowicie postulaty Szymona Hołowni związane z samorządami. Wielokrotnie słyszeliśmy od Hołowni, że jest kandydatem bezpartyjnym, spoza układów, otwartym na obywatelską energię, ale okazuje się, że w temacie samorządowym tak naprawdę reprezentuje interesy włodarzy gmin, włodarzy miast, włodarzy powiatów, w ich relacji w stosunku do władzy centralnej, a nie tworzy przestrzeń do tego, żeby obywatele, mieszkańcy tych gmin i miast mieli większy wpływ na politykę swoich samorządów. Obiecuje samorządom więcej pieniędzy, obiecuje, że będzie wetował wszystkie ustawy, które negatywnie będą wpływały na sytuację finansową samorządów. Reprezentuje więc, można powiedzieć, konkretną grupę interesu, mając niestety gdzieś na dalszym miejscu interes mieszkańców i tego, żeby mieszkańcy mogli w większym stopniu kontrolować i wpływać na politykę samorządową. Kolejny z naszych bohaterów to Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL-u i Koalicji Polskiej. O jego programie możemy powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, jest w nim bardzo wiele daleko idących obietnic, z których istotna część daleko wybiega ponad kompetencje prezydenta. Wynika to z faktu, że ten program w dużym stopniu jest powtórzeniem postulatów PSL-u z kampanii parlamentarnej. Wreszcie, warto dostrzec w tym programie, że mamy w nim pewną konkretną wizję prezydentury. To jest ta nowa część tego programu, w której prezydent jawi się jako taka postać spoza politycznego układu. Osoba, która po wygraniu wyborów potrafi odciąć się od swojego partyjnego zaplecza i wejść na pozycję właśnie takiego gospodarza narodowego porozumienia. Tego dotyczyć właśnie będzie hit tego programu, a więc propozycja Kosiniaka-Kamysza, że do swojej kancelarii prezydenckiej zaprosiłby jako ministrów przedstawicieli wszystkich parlamentarnych ugrupowań. Kosiniakowi chodzi o to, że głowa państwa nie powinna ograniczać się do własnego zaplecza i nie powinna być tylko stroną rozmów z różnymi partiami, ale powinna umieć zaprosić do współpracy osoby o innych od swoich poglądów po to, żeby one w jakiś sposób tworzyły tą prezydenturę wszystkich Polaków. Trzeba przyznać, że w Polsce w 2020 roku to wizja, jakkolwiek zupełnie fantastyczna, to niezwykle ciekawa i inspirująca. A jeśli chodzi o kit Kosiniaka-Kamysza, pierwsza rzecz to taki temat, o którym nagrywaliśmy już Klubo Tygodnik, czyli emerytura bez podatku. Nie będę tego tematu powtarzał, odsyłam do filmu, który nagraliśmy kilka miesięcy temu. Natomiast, żeby nie zabrakło również jakiegoś krytycznego komentarza do innego z postulatów Kosiniaka-Kamysza, chciałem wspomnieć o jeszcze jednej obietnicy. Kandydat PSL-u obiecuje, że wszystkim osobom zatrudnionym w ochronie zdrowia należałoby podnieść wynagrodzenia o 30%. Jakkolwiek brzmi to sensownie w stosunku do pielęgniarek czy ratowników medycznych, to już pomysł, żeby wszystkim lekarzom podnosić wynagrodzenia o 30%, wydaje się absolutnie oderwany od realiów, z którymi mamy w Polsce do czynienia. Polecam taką analizę, jaka 2 lata temu została opublikowana w dzienniku Gazecie Prawnej. Link znajdziecie w opisie do tego filmu, gdzie redaktor Patryk Słowik przeanalizował to, jak zróżnicowane są wynagrodzenia polskich lekarzy, ale jak w wielu miejscach w Polsce lekarze zarabiają naprawdę bardzo dobrze i raczej nie powiedzielibyśmy, że są w tej grupie, której podwyżki są dzisiaj bezwzględnie potrzebne. W tym artykule jeden z dyrektorów placówek mówi: mam nadzieję, że przeczyta ten artykuł ktoś, kto chciałby pracować w naszym szpitalu za 15 tysięcy, bo tyle jesteśmy w stanie zapłacić od ręki, a pewnie i o wyższych stawkach w wielu polskich szpitalach można mówić. Problem polega na tym, że lekarzy jest zbyt mało, bez względu na to, czy będziemy płacili tyle, ile płacimy dzisiaj, czy jeszcze więcej. Na koniec ostatni z poważnych kandydatów w tej kampanii, wielka nadzieja opozycji, kandydat Koalicji Obywatelskiej, polityk Platformy, Rafał Trzaskowski. Pewnie śledzicie media i wiecie, że Rafał Trzaskowski budzi dzisiaj wielki entuzjazm po stronie zwolenników opozycji. Wiele osób jest przekonanych, że wreszcie znalazła się ta osoba, która jest w stanie zatrzymać rządy Prawa i Sprawiedliwości i przekonać Polaków do tego, że dalsze rządy Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego to nie jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. W jaki sposób Rafał Trzaskowski chce przekonać Polaków do tego, żeby wybrali właśnie jego? Zobaczcie.
Niestety, Rafał Trzaskowski jak dotąd nie zdecydował się na publikację swojego programu. Jest poniedziałek, 15 czerwca, kiedy to nagrywamy. Za niespełna 2 tygodnie odbędą się wybory prezydenckie. Na stronie kandydata nie ma programu, nie ma postulatów, nie ma konkretów i wydaje się, że nikt nie ma z tym żadnego problemu. Sztabowcy czy partyjni koledzy Rafała Trzaskowskiego mówili o tym, że o różnych swoich pomysłach programowych będzie mówił na różnych wydarzeniach, ale jako takiego programu raczej nie powinniśmy się spodziewać. Jeżeli on się pojawi, to oczywiście możecie spodziewać się jego omówienia w naszym cyklu na portalu klubjagielloński.pl, ale przyznacie chyba sami, że fakt, że tak poważny kandydat, który ma naprawdę duże szanse na znalezienie się w drugiej turze i duże szanse na to, żeby nawet powalczyć o zwycięstwo z Andrzejem Dudą, nie decyduje się na opublikowanie programu, niezbyt poważnie świadczy o tej kandydaturze i nie najlepiej świadczy o tym, jakie znaczenie mają programy w naszych politycznych wyborach. To małe podsumowanie propozycji tych kandydatów to oczywiście tylko taka zajawka. Pełne omówienie programów znajdziecie na naszym portalu. Do zapoznania się z nim szczerze Was zachęcam. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was będzie to ciekawa lektura, być może nawet decydująca o tym, kogo zdecydujecie się ostatecznie poprzeć w wyborach, które już 28 czerwca. Można spojrzeć na te postulaty i pokusić się o jakieś bardziej systemowe wnioski. Dla mnie najciekawsze jest to, że widać po tym omówieniu, że kandydaci, którzy mają największe szanse na sukces, przykładają najmniejszą wagę do programu wyborczego. Rafał Trzaskowski w ogóle go nie opublikował, a Andrzej Duda tak naprawdę obiecał bardzo niewiele nowego. Skoncentrował się głównie na tym, że będzie dalej takim prezydentem, jakim był przez ostatnie 5 lat. Ci kandydaci, którzy są w debacie traktowani jako mniej poważni, jak na przykład Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, jakkolwiek oceniać by ich propozycje, wykonali na pewno dużo poważniejszą programową pracę, żeby zaprezentować się Polakom i powiedzieć, jakiej Polski oni jako prezydenci by chcieli. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby z tymi bardziej ambitnymi programami się zapoznać. Być może znajdziecie tam coś dla siebie i być może warto pokazać taką żółtą kartkę w pierwszej turze wyborów tym kandydatom, którzy niezbyt poważnie podeszli do kwestii programowych przed pierwszą turą. A Was oczywiście na koniec zachęcam też do tego, żebyście skomentowali ten film i napisali o tym, czy znaleźliście na przykład w programach swoich ulubieńców jakieś konkretne postulaty, które przekonały Was do głosowania na nich. Zachęcam do tego, żebyście napisali, na kogo zamierzacie głosować i jaki konkretny postulat Was do tego zachęcił, a może odwrotnie, żebyście napisali o tym, jak konkretne postulaty zmieniły Wasze postrzeganie kandydata i sprawiły, że jednak na niego nie zagłosujecie. Mam nadzieję, że czeka nas ciekawa dyskusja.